Wprowadzenie zmian w budżecie gminy Sitkówka Nowiny na 2014 rok, a co za tym idzie, wyrażenie zgody w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. To najważniejsze uchwały, jakie radni jednomyślnie podjęli na ostatnim posiedzeniu sesji Rady Gminy Sitkówka Nowiny. Co oznaczają zmiany wprowadzone do budżetu? Znaczy przede wszystkim to, o co nam chodziło w większości radnych i radnym z klubu radnych Wspólne Dobro, o wycofanie się z budowy w tej chwili, w tym roku, z budowy chaty tradycji, ponieważ naszym zdaniem ta budowa, koncepcja budowy tego obiektu nie była szeroko dyskutowana ani z mieszkańcami w taki sposób, jak należy, ani też z radnymi. Radni byli naszym zdaniem pominięci w tym procesie opracowywania koncepcji i jakby pracami nad projektem tego budynku. No jeżeli chodzi o jeszcze inne sytuacje, zmiany, chcemy te pieniądze, które były planowane pierwotnie na budowę chaty tradycji, zostaną przesunięte na przebudowę wodociągu w Kowali. To tam jest 450 tysięcy więcej niż było planowane pierwotnie, bo pierwotnie było 419 tysięcy. Teraz dodatkowo jeszcze przejdzie 450 tysięcy na przebudowę tego wodociągu w Kowali. 50 tysięcy chcemy przeznaczyć na projekty adaptacji poddasza w remizie w Kowali, tak żeby przystosować to na potrzeby świetlicy takiej środowiskowej, wiejskiej, gdzie mogłaby młodzież na przykład spotykać się. Chcielibyśmy, żeby ta świetlica była wyposażona w różne urządzenia audiowizualne, czy nawet może gry telewizyjne, czy gry jakieś planszowe, czy na przykład piłkarzyki. To wszystko, co no, służy jakimś tam rozrywce, tak, i w wolnym czasie. Przyjmując zmiany w budżecie, został przyjęty również kredyt. Został udzielony wreszcie przez radnych kredyt. Co to oznacza dla mieszkańców? Przede wszystkim no, jest kredyt, będzie przeznaczony na tutaj sfinansowanie deficytu, ponieważ ten deficyt, który wynika z różnicy między dochodami gminy i wydatkami, będzie sfinansowany właśnie z tego kredytu. Na większą część, właściwie zdecydowaną większą część deficytu składają się inwestycje, które są planowane w tym roku i dlatego no, udzielenie tego kredytu niejako dało możliwość uruchomienia tych inwestycji. Miejmy nadzieję, że w tym roku wszystkie te inwestycje zostaną wykonane, bo niestety zdarzało się w latach poprzednich, że nie wszystkie inwestycje były wykonywane i pod koniec roku budżetowego Rada musiała przyjmować zmianę w budżecie, w której wycofywano się z jakichś inwestycji, ponieważ nie zdążono z ich realizacją. Radni wcześniej nie chcieli udzielić tego kredytu, czy nie jest za późno już teraz na realizację pewnych inwestycji? Nie sądzę, ponieważ pewne prace dotyczące czy nawet projektowania, czy ogłaszania przetargów mogły być ogłoszone już wcześniej. Zapewnienie finansowania jest potrzebne w momencie podpisywania umów z wykonawcami, a jeszcze do tego nie doszło. Co oznaczają zmiany wprowadzone do budżetu przez radnych dla mieszkańców? Ja myślę, że to, czego cały czas oczekują mieszkańcy, czyli realizowanie przyjętych inwestycji na rok 2014. No, chociażby ulica Ogrodowa w Zgórsku, gdzie mamy dofinansowanie już zapewnione z tak zwanych setynówek i to jest inwestycja rzędu 1 350 000, a 50% to łatwo policzyć, ile to jest. Również kolejne inwestycje, które chcemy realizować, może mniejszego kalibru, ale też była zagrożona inwestycja w Kowali, przebudowa wodociągu, pomimo tego, że z tak zwanej likwidacji chaty tradycji dofinansowano tam 450 tysięcy i mam tutaj, śmiem stwierdzić, że chyba te środki nie będą wykorzystane w 100%, bo jeszcze projekt realizujemy do końca czerwca bieżącego roku w Kowali. I oczywiście następnie no są szanse, że przekażemy te pieniądze 200 tysięcy na budowę drogi powiatowej, na czym powinno zależeć w szczególności panu radnemu, ponieważ jest szef Zawady. Nie? I myślę, że wiele innych tam punktów, które zostały minione, trudno mi w tej chwili przytaczać szczegółowo. Natomiast procedura jest taka, że
to, co powiedziałem, mamy przygotowane projekty z pozwoleniem na budowę, a teraz no, procedura wyłonienia tego kredytodawcy, czyli banku, bo to niestety nas czeka i optymiści mówią, że to 2 miesiące, pesymiści mogą mówić, że to 3 miesiące może być. No i powiedzmy z tego powodu też ogłoszenie przetargu możecie nam opóźnić, bo musimy mieć zabezpieczenie, chociaż po uprawomocnieniu się tej uchwały mamy może takie szanse, że już jakbyśmy te pieniądze mieli, nie? Bo taką uchwałę przedkładamy do banku, no i bank wtedy może nam odpowiednio wcześniej po podpisaniu stosownej umowy, po negocjacji oprocentowania tego kredytu, no taki kredyt udzielić. No i ja myślę, że no chyba gdzieś tam komuś przemówiono do rozsądku, bo taki upór był bezsensowny. Natomiast ja nie przekreślam sprawy chaty tradycji w Kowali, dlatego że ta inwestycja no, była naprawdę potrzebna i realna była do zrealizowania w tym roku. I jeszcze chciałem powiedzieć tak, że przy okazji tej inwestycji mogą też nam miną, jak uciekną koło nosa, jak to się pieniądze, bo są ciekawe projekty, na przykład, które mogły być realizowane w tym obiekcie na temat tak zwanej produkcji gospodarczej poprzez różne organizacje, stowarzyszenia, różnego rodzaju żywności, która nazywa się związana z tradycjami ludowymi, ale można ją w jakiś sposób tam przygotowywać i sprzedawać w formie takiej lekko komercyjnej dla potrzebujących. Także tutaj też tego projektu prawdopodobnie nie złożymy, bo a to jest tam, można było w zapisie, jest około 400 tysięcy, można by tych pieniędzy uzyskać. Czyli gdybyśmy tak zachowali ten rozsądek, umiar i brak tej, takiego no, niechęci do pewnych działań, no to pewnie byśmy tych pieniędzy uzbierali. I to, co powiedziałem również na sesji, że w poprzednim roku nie było tak źle z pozyskaniem środków z Unii Europejskiej poprzez czy lokalną grupę, czy innych. I one są naprawdę na miarę naszej gminy, która ma ten wysoki poziom dochodów na głowę mieszkańca, to one nie są złe. Ja bym powiedział, że nawet bardzo dobre i też w tym roku też wchodzimy w kolejne projekty, chociażby zespół szkół ponadpodstawowych, czy też powiedzmy te projekty, które złożyliśmy w małych grantach poprzez lokalną grupę działań. Niestety nie wiem, czy nam się uda przygotować kolejny projekt zamienny za to, że 480 tysięcy nam ucieknie, bo musimy ten projekt niestety SBR-u wycofać. Czy chata tradycji powstanie w przyszłości? Ja myślę, że tak, ale ja tutaj wyraźnie podkreśliłem, że nie uległem naciskowi radnych klubu, tylko uległem pod wpływem opinii mieszkańców sołectwa Kowala, którzy niestety nie wykazali ani zdecydowania, ani w jedną stronę, ani w drugą. Po prostu nie wiem, z czego to wynikało, czy brak informacji na ten temat. Najważniejsze chyba jest to, że radni doszli dzisiaj do porozumienia i wiele inwestycji dzięki temu kredytowi będzie zrealizowane. Ja myślę tak, że jest to taki przełomowy moment w tym takim kryzysie i myślę, że tutaj jest taki moment, sytuacja, że każdy już kalkuluje to, co słusznie zauważyłem radny, że jeszcze do wyboru pół roku. Wypracowanie wspólnego kompromisu i dojście do porozumienia zaowocuje rozpoczęciem wielu inwestycji, na które mieszkańcy gminy czekają z niecierpliwością.